Zadowolenie obcych ludzi i dobry wizerunek są ważniejsze od szczęścia twojej jedynej córki? Zarzucasz Mikołajowi złe wychowanie, brak szacunku i taktu. A sam jak się zachowujesz? Czy to był powód, aby go tak potraktować? Jak natrętnego żebraka z Powiśla? Powinieneś się wstydzić. Umówił się, zapowiedział, przyszedł punktualnie. Specjalnie na tę okazję zamówił u krawca piękny surdut. A tu co? Dowiedział się, że stracił pracę. Dzień dobry, kochani. Nazywam się Aleksandra Radwan i miałam wielką radość wcielić się w rolę Konstancji Koreckiej w słuchowisku audiobooku Proch, stworzonym przez Szymona Bromę. Przy tej postaci miałam dużo frajdy, ponieważ lubię w ogóle tamte czasy. Konstancja mogła wyglądać jak Maud Adams, czyli amerykańska aktorka z tamtych lat. Szymon wysłał mi kilka podobizn ku inspiracji i rzeczywiście bardzo działa to na wyobraźnię, kiedy możemy sobie wyobrazić, jak nasza postać wyglądała, co na sobie miała, jaki strój. Miałam dosyć intensywną scenę Konstancji z ojcem. W ojca Konstancji wcielił się Tomasz Marzecki, który zresztą również życzył nam swojego mieszkania do nagrań, bo jest bardzo dobrze wytłumiony przez dużą ilość książek. Robiliśmy to, że tak powiem, wszyscy z pasji i z wielkim zaangażowaniem, więc też warunki były nietypowe. Ale dzięki temu, że Szymon ma w sobie dużo takiej energii, chęci pracy, do pracy i dołączenia ludzi, to myślę, że wyjdzie coś z tego fajnego i serdecznie Państwa zapraszam, bo będzie to wyjątkowe słuchowisko. Pozdrawiam serdecznie.